Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj. Profesor Zofia Zielińska, wybitna badaczka dziejów Rzeczypospolitej w XVIII wieku, w szczególności okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pani profesor, wojska rosyjskie na terytorium Polski zaczęły regularnie bywać od czasu wojny północnej i w zasadzie z krótką przerwą w okresie międzywojennym bywały do 1993 roku. My oczywiście o tym 300-letnim okresie nie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale skupimy się na początku panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym w jaki sposób król został wówczas wybrany w 1764 roku i jaką rolę te wojska rosyjskie wówczas odegrały. I chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od momentu, kiedy umiera August III, rozpoczyna się kampania wyborcza i kto ma największe szanse zostać wówczas królem? To nie w 1763 czy 4 roku się rozegrało, tylko w 1733. Polska była niesuwerenna od czasów Piotra I, tak jak pan powiedział. I w 1733 roku 12,5 tysiąca elektorów wybrało na woli Stanisława Leszczyńskiego. Ale wszedł do Polski rosyjski korpus liczący 30 do 35 tysięcy i w ciągu dwuletniej wojny z polskim pospolitym ruszeniem wygrał i narzucił nam Augusta III. Od tej pory cała Europa rozumiała, że następny król Polski także będzie elektem z rosyjskiej łaski. I Stanisław August, czy Stanisław Antoni Poniatowski, takim elektem oczywiście był. Tylko to w żaden sposób nie musi przesądzać tego, jakim królem miał być, bo on sobie wyobrażał co innego o Katarzynie niż w rzeczywistości rzecz się miała, a ona sobie wyobrażała też o nim, miała inną jego postać w swoich wyobrażeniach niż była w rzeczywistości. To pani profesor, to może zacznijmy od tej rosyjskiej strony. Dlaczego Katarzyna postawiła na Stanisława Antoniego Poniatowskiego? I jakie wyobrażenie o nim miała? Oczywiście w popularnych wyobrażeniach polskich, datujących się od XIX wieku, czy nawet od XVIII, jest przekonanie, że dlatego, że był jej kochankiem. Ale to nie jest prawda. To były czysto polityczne względy. Ona o tym bardzo wyraźnie napisała do Fryderyka Wielkiego, z którym zawarła sojusz przed elekcją, żeby w razie czego mieć pomoc w nim. Otóż podkreślała trzy elementy. Po pierwsze, sujet convenable, czyli człowiek odpowiedni. I to jest pokłosie tego, że go znała. Sądziła, że będzie posłuszny. Odpowiedni to znaczy posłuszny. Ale ważniejsze były inne elementy. To był człowiek niepochodzący z żadnej dynastii. Czyli już Polska nie miała oparcia, tak jak miał przynajmniej August III, no i drugi oczywiście, dynastia wettyńska. Emanuel Rostworowski, wybitny historyk XVIII wieku, zawsze mówił, że gdyby to nie Stanisław August panował, tylko August III, to do rozbioru prawdopodobnie by nie doszło, bo takiej rzeczy się nie robiło wśród dynastów. Jak Stanisław Antoni Poniatowski widział i postrzegał te postulaty Katarzyny II względem Polski? Czyli jak widział polskie szanse pod opieką Katarzyny. Ja bym najpierw to pytanie zwróciła do Czartoryskich, bo to oni byli tymi doświadczonymi politykami, mającymi świeżej pamięci lata 40., kiedy forsowali reformy i kiedy to rosyjskie weto te reformy, do tych reform nie dopuściło. Ostatecznie rosyjskie weto. Otóż wydaje mi się, że oni to w odniesieniu do Rosji rozumieli. Natomiast Katarzyna to była księżniczka Anhalt-Zerbst, niemiecka księżniczka, oświecona, bardzo inteligentna. Oni zresztą to wszystko wiedzieli od Stanisława Antoniego, prawda? Bo to on był na tej placówce w Petersburgu i tam ją poznał. Oni sobie chyba wyobrażali, że jako oświecona władczyni ona dopuści do pewnych reform Polski, bo jest absurdem dla oświeconego umysłu zostawiać królestwo w stanie takiej anarchii, jakim ono było za Augusta III. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że ona się będzie kierowała przede wszystkim interesem rosyjskim. I nie wiedzieli do końca, bo to, że tak powiem, w trakcie panowania Augusta mieli zrozumieć, że rosyjski interes nie dopuszcza żadnych szans na odrodzenie Rzeczypospolitej. A jakie zatem były najważniejsze postulaty reform ze środowiska familii Czartoryskich i Stanisława Antoniego Poniatowskiego? One się nasuwały z doświadczeń, zwłaszcza z czasów panowania Augusta III. Po pierwsze o
wszystkich ważnych wydarzeniach Polski decyduje ustawa sejmowa, decyduje Sejm. Sejm w czasach Augusta III praktycznie nie działał, bo 13 kolejnych Sejmów było zerwanych, doszedł tylko pierwszy z 1736 roku. To jest nie do pomyślenia, bo to znaczy, że państwo jest w bezrządzie, czyli w anarchii. I uzdrowienie Sejmu, czyli obalenie liberum veto przede wszystkim, bo to było to narzędzie, którym Sejm niszczono, to był pierwszy postulat. Drugi postulat to jest usprawnienie administracji. Jako trzecią rzecz, może bym powiedziała, trzeba troszkę wyjść naprzeciw nieufnej szlachcie, która ciągle jeszcze tego absolutyzmu, tego mirażu absolutyzmu, czyli straszydła absolutyzmu się obawiała, czyli zrepublikanizować nieco ustrój, to znaczy osłabić władzę królewską. No i sprawa starostw. Sprzedaży starost, czyli pozbawienia króla prerogatywy rozdawniczej. Tej, którą uważała szlachta za źródło przekupstwa, którym można, obdarzenie starostwem może oznaczać przekupienie posła i on potem w Sejmie będzie głosował tak, jak król chce i jak wielu posłów się przekupi, to nam grozi absolutyzm. To był ten mit ciągle bardzo zgubny dla losów Polski. Ale ten mit nieco zelżał dzięki pracy Konarskiego o skutecznym radsposobie, bo ten mit, że król dąży z natury rzeczy do absolutyzmu, może przekupić bardzo wielu posłów, ale wszystkich przecież nie przekupi, bo w najgorszym nawet społeczeństwie znajdzie się jeden nieprzekupny, leżał u podstaw weto. Weto miało być dlatego taką obroną wolności, taką źrenicą wolności, że ten strach przed absolutyzmem go wyniósł do tej roli. I Konarski w swoim dziele o skutecznym radsposobie w latach 61-63 udowodnił, że nigdy ci, którzy zrywali Sejm, wykorzystując weto, nie działali w imię dobra Polski, tylko zawsze w imię jej osłabienia i szkodzenia. Czyli pani uważa, że ta praca Konarskiego, ona przeorała pewne wyobrażenie o systemie politycznym Rzeczpospolitej? Wydawało się, zwłaszcza w 1767 roku podczas Konfederacji Radomskiej, że jednak wszyscy chcą powrotu do ustawodawstwa z czasów Augusta III, ale tak nie było. Konarski zdruzgotał weto. Jak Rosja zapatrywała się na te postulaty reform? W czasie bezkrólewia Katarzyna przesyłała swoim posłom, bo staremu ambasadorowi Kaiserlingowi dodała młodego Nikołaja Repnina i przesyłała im instrukcję. I już w pierwszej ważnej, wielkiej instrukcji z 17 listopada 1763 roku, przypomnijmy, że August III zmarł 5 października, jest mowa o tym, że absolutnie nie można dopuścić do zmian zasadniczych w polskiej konstytucji. Musi zostać liberum veto w swojej mocy. Muszą wszystkie wolnościowe elementy ustroju, czytaj anarchizujące, zostać. Nie może dojść do aukcji wojska i tak dalej. I to potem było regularnie powtarzane. Ale oczywiście Czartoryscy i Stanisław August tego początkowo nie wiedzieli. Przenieśmy się już może do czasów, kiedy Stanisław Antoni Poniatowski staje się Stanisławem Augustem Poniatowskim. Tak, podczas koronacji przybrał to imię. Koronacji, która, jeśli 25 listopada 1764, czyli w dniu imienin Katarzyny. Dokładnie tak. Jakie mechanizmy realnej kontroli miała Rosja nad Rzeczpospolitą już w tym czasie? To jest pytanie, które można postawić również w początkach wieku, bo to dotyczy niesuwerenności państwa. Katarzyna wyobrażała sobie, że głównym mechanizmem jej rządzenia Polską będzie posłuszny król, klientarny król i posłuszni jego wujowie, szefowie partii. Gdy to się okazało nierealne, to oczywiście pierwszym i najważniejszym elementem była jednak siła. Tu się zawahałam, bo tej siły ona groziła użyciem tej siły dopiero w 1766 roku. Wtedy była gotowa wypowiedzieć Polsce wojnę w obronie liberum veto. Ale już w 1764 roku przed Sejmem Koronacyjnym ambasador Repnin, wymuszając czy żądając ustęp w sprawie dysydentów, czyli innowierców, w polskiej wersji to byli luteranie, kalwiniści i prawosławni, groził, że jeśli do tego nie dojdzie, to Polska pożałuje. Do tego użycia wojska nie doszło, ale to były szantaże,
przede wszystkim użycia wojska. To był szantaż siły. Jednak nie czarujmy się, że Rosja miała jakąś specjalną władzę, która jak magnetyzm działała na Stanisława Augusta. Nic takiego nie było. Wprost przeciwnie. Wtedy, kiedy pierwszy raz, nie zdając sobie sprawy jeszcze z takiego zdecydowanego weta Rosji, przeciwstawił się Rosji, to znaczy kiedy na Sejmie 1766 roku król i czartoryscy frontalnie zaatakowali weto, wtedy po prostu Rosja zapowiedziała wojnę. Pani profesor, Katarzyna zainwestowała ogromne środki w wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego, bo to jest 500 000 rubli, to jest 30 tysięcy wojska na terytorium Polski, 50 tysięcy w pogotowiu. Czy nawet 100 w pogotowiu. Czy nawet 100 w pogotowiu. I to rozczarowanie przychodzi dość szybko królem. I kiedy pojawiają się pierwsze pomysły, jak tę kontrolę nad Rzeczpospolitą można by zmienić? Od Sejmu Koronacyjnego, który rozpoczął się 3 grudnia 1764 roku, Katarzyna zażądała ultimatywnie poprzez swojego ambasadora Repnina zmiany na korzyść sytuacji dysydentów. I fakt, że Sejm tego nie uchwalił, nic dla dysydentów nie uchwalił. Możemy później mówić dlaczego, ale król nie był w stanie nic wymusić, bo społeczeństwo było przeciwko temu. Właściwie rozstrzygnął o trwałej odtąd nieufności Katarzyny wobec króla i z czartoryskich. Mamy jej taki bilecik, nie list, do kogoś, kogo możemy nazwać ministrem spraw zagranicznych, Nikity Panina, że no, to w tej chwili widzimy, co się stało, albo nas zawsze okłamywali, albo okłamują nas teraz. To jest nie do pomyślenia i oni muszą za to zapłacić. Ale to skąd pojawia się zatem ta sprawa dysydencka? Dlaczego to jest tak ważne z perspektywy Petersburga? W XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku zostali znacznie ograniczeni w swoich prawach, między innymi odsunięci od polityki. I to był ogólnoeuropejski trend. Zgodnie z tym, co już napisał Baudin, jedna wiara, jeden król, jedno prawo. Unifikacja państwa. Ta sprawa dysydencka wywołuje ogromne kontrowersje w społeczeństwie polskim, wśród szlachty polskiej i mamy Konfederację Radomską, która jest taką siłową odpowiedzią Rosji na niezrealizowanie tych postulatów równouprawnienia dysydentów. Jak to jest zorganizowane? Czartoryscy, zdobywszy władzę w 1964 roku, dzięki rosyjskiej sile militarnej, dzięki elekcji, postanowili całkowicie zepchnąć Potocki ze sceny politycznej i wszędzie tam, gdzie mogli, tego dokonali. Tam, gdzie Potoccy mieli stanowiska ministerialne, oni zostali tej władzy pozbawieni i marzyli o jej powrocie do niej. I zorientowali się, że sprawa dysydencka jest potrzaskiem dla króla i czartoryskich, bo oni albo się narażą całkowicie społeczeństwu, albo się narażą Katarzynie. Wybrali, jak wiadomo, narażenie się Katarzynie. Zresztą nie mieli wyboru. Społeczeństwo by nie przyzwoliło na żadne ulgi dla dysydentów. Także dlatego, że widząc, iż czartoryscy znaleźli się w tym potrzasku, w latach 65-66 Potoccy prowadzili zupełnie nieodpowiedzialną i niezwykle energiczną agitację antydysydencką. To dlatego nie były możliwe żadne zupełnie już ulgi w 66 roku. Ale Katarzyna postanowiła wykorzystać oferty Potockich, które jej składali, owszem, że chcą przywrócić do władzy, zostać przywróceni do władzy i będą wykonywali rosyjskie postulaty i zażądała od nich, żeby stworzyli konfederację przeciwko czartoryskim i królowi katolicką, a sama organizowała konfederacje dysydenckie pod osłoną rosyjskich wojsk. Powstały dwie konfederacje dysydenckie, realna w Toruniu luterańska i mniej realna, bardziej na papierze prawosławnych w Słucku, ale w skład tej litewskiej słuckiej wchodzili także oczywiście luteranie litewscy. Te konfederacje zwróciły się do króla z prośbą, czy z żądaniem o przywrócenie praw dysydentów, a równocześnie dalsze kilkadziesiąt tysięcy wojska rosyjskiego weszło do Rzeczypospolitej. Pod ich osłoną zgodzili się Potoccy zawiązać katolicką konfederację. Po co to było Katarzynie? Ano, jeśli dysydenci mieli zostać przywróceni do wszystkich prerogatyw dawnych, to musiał to zatwierdzić Sejm. A Sejm składał się z katolików, zanim ona wymusi wejście protestantów.
To znaczy, potoccy, licząc na to, że zostaną przywróceni do władzy, zgodzili się po cichu na żądania Katarzyny także w sprawie dysydencji, ale liczyli, że się z tych żądań wykręcą na Sejmie. Pani profesor, zatem wynika z tego wszystkiego, że Polska była bardzo problematyczna i w zasadzie nie do końca sterowalna z Petersburga, przynajmniej w sposób, w jaki wyobrażała sobie to Katarzyna. I w którym momencie zaczyna się pojawiać pomysł, żeby te dotychczasowe mechanizmy kontroli zmienić, na przykład na rozbiór Polski? Tu są dwie sprawy. O niesterowalności Rzeczypospolitej i o tym wielkim rozczarowaniu do Stanisława Augusta i do Czartoryskich Katarzyna już wiedziała od początku 1765 roku. Natomiast geneza rozbioru nie jest dla nas do końca jasna. Nie znaleźliśmy w źródłach także rosyjskich takiego dokumentu, czy takiego listu, czy takiego źródła, który by nam mówił, postanowiłam dokonać rozbioru. Wiemy teraz tylko, że to była decyzja Rosji, do której potem zaproszono Prusy i Austrię. Jak do tego doszło? Konfederacja Barska wybuchła na tyłach wojsk rosyjskich walczących z Turcją. I tych wojsk rosyjskich było stosunkowo mało, 17 do 20 paru tysięcy. One i tak zwyciężały tych konfederatów, no ale nie było to dla Rosji wygodne. Katarzyna zażądała od Stanisława Augusta i od Czartoryskich po wybuchu wojny od razu tureckiej, aby nawet jeszcze wcześniej, nawet latem 1768, jeszcze przed wojną, aby sformowali rekonfederację i rozpoczęli zwyciężanie tej konfederacji barskiej przez Polskę, przez swój obóz. Król i Czartoryscy nie odmawiali, ale żądali, stawiali warunki. Tak, ale trzeba usunąć przyczyny, które do wybuchu niezadowolenia narodu doprowadziły. To znaczy, należy sprawę dysydencką znacznie, należy wycofać dużą część przywilejów dysydenckich i należy zrezygnować z gwarancji, a przynajmniej ją bardzo osłabić. Katarzyna nie chciała o tym słyszeć i żądała sformowania rekonfederacji bez warunków wstępnych. Pomijając niepolityczność tego żądania, no, oznaczałoby to, że społeczeństwo do tej rekonfederacji nie pójdzie. To jest 68, to jest 69 i jesienią 69 roku w Rosji, w Petersburgu, wobec bezskuteczności żądań rekonfederacji od Polaków i załamania się jednak tej pacyfikacji, jaką miał przynieść Sejm Warszawski przez konfederatów radomskich obsadzony. Mamy takie sformułowania, że rozmyślamy nad nowym wariantem polskiej polityki, rozmyślamy nad zmianami. Ale decyzja zapadła w Petersburgu po pierwszych zwycięstwach nad Turcją. Pierwsze zwycięstwo wielkie to było w połowie września 1769 i na początku 70 roku pisze panin do Wołkońskiego, ambasadora, który zastąpił Repnina. Definitywne decyzje podejmiemy po kampanii. Kampania się zaczynała wiosną, prawda? W zależności od jej rezultatów, ale ciągle mamy przed oczyma konieczność zasadniczej zmiany naszej polityki wobec Polski. Końcem lata, początkiem jesieni, 31 lipca 1770 Katarzyna zaprasza do Petersburga księcia Henryka Pruskiego, najbliższego współpracownika Fryderyka II. I to oznacza gotowość, on tego nie musiał jeszcze wiedzieć, gotowość przedyskutowania z nim wariantu rozbiorowego, ustalenia pewnych wspólnych rzeczy. Prawdopodobnie w lipcu, 31 lipca, ta decyzja już była podjęta. Ona musiała być podjęta w Petersburgu, wbrew temu, co myśleli dawni historycy i co jest je do dzisiaj w podręcznikach i w opracowaniach bardziej monograficznych, że Prusy wymusiły na Rosji rozbiór, Rosja nie chciała, ale musiała. No to Rosja nie chciała, ale musiała, to jest propaganda rosyjska, która odium za rozbiór z siebie zdejmuje. Ale my dzisiaj wiemy, los Polski zależał wyłącznie od Rosji. I Rosja zdecydowała o podzieleniu się Polską. Najpierw zdecydowała wobec Prus, potem Austrii. I tu były nie tylko była chęć ukarania Konfederacji Barskiej oraz przywódców Polski za nieposłuszeństwa. To miało znacznie starszą metrykę.
od połowy wieku XVIII mamy poświadczone rosyjskie dążenia aneksyjne. Chęć aneksji dużej części polskiego terytorium. Aneksja to nie jest rozbiór, bo rozbiór to jest dzielenie się Polską z sąsiadami. Rosja chciała tej aneksji i z różnych przyczyn, których w tej chwili już nie mam czasu omawiać, do tej aneksji nie doszło, ale w chwili śmierci Augusta III Katarzyna miała przed sobą dokument napisany przez ministra wojny, szczegółowy projekt aneksji terenu ograniczonego Dwiną i Dnieprem, dokładnie tego, który wzięła w pierwszym rozbiorze. 63 rok Rosja ten projekt ma. Katarzyna w instrukcji dla swoich posłów na elekcję napisała: i jeśli elekcja nie pójdzie łatwo, to będziemy żądali zapłaty w postaci inflant polskich i być może jeszcze dalej. No, czyli ten projekt był gotowy. My dokładnie nie wiemy, dlaczego Katarzyna tego projektu nie zrealizowała. Po pierwsze, elekcja poszła łatwo, ale po drugie, gdyby to była jednostronna aneksja rosyjska, to zrażono by Prusy. A Prusy miały w razie czego wesprzeć rosyjskiego kandydata, gdyby napotkał on na duży opór. Zrażanie sobie Prus w tym momencie nie leżało w interesie Rosji. Ale już w 1767 roku, w czasie Konfederacji Radomskiej, gdy tu było to zamieszanie, rosyjscy geometrzy wojskowi wymierzali ten teren, który stał się obiektem rosyjskiego pierwszego rozbioru. Ale to dlaczego zatem Petersburg zgodził się podzielić z Austrią i Prusami terytorium Rzeczypospolitej? Rostworowski napisał: bezpieczny rozbiór wymagał udziału Prus i Austrii. Bezpieczny to znaczy taki, który utrwali hegemonię Rosji nad Polską i sytuację tej aneksji, bo Prusy będą także zadowolone i Austria będzie także zadowolona. Nie będzie sąsiada, który byłby zainteresowany we wsparciu polskich walk o przywrócenie status quo przedrozbiorowego. To było zupełnie logiczne i świadczy o dobrym politycznym myśleniu w Petersburgu, prawda? Bo jednak ten układ przetrwał do 1879 roku, no. Ale pani profesor, gdybyśmy popatrzyli na to trochę przewrotnie, bo do tego czasu pierwszego rozbioru Rosja w zasadzie kontroluje całą Rzeczpospolitą, a po tym okresie jednak musi dogadywać się z innymi krajami, z Prusami i z Austrią. I czy to nie jest dowód na to, że jednak ta rosyjska dominacja nad Rzeczpospolitą słabnie? Dlatego ja sądzę, że pierwotną przyczyną rozbioru jest dążenie do aneksji rosyjskiej. I to jest motyw główny, a wykorzystanie tutaj wersji rozbiorowej jest motywem drugim, motywem utrwalenia tego rozbioru. Pani profesor, i chciałem jeszcze zapytać o ten pierwszy rozbiór Polski w kontekście wojny rosyjsko-tureckiej, bo w historiografii pojawiały się takie pomysły, że gdyby Polska jednoznacznie po stronie Rosji zaangażowała się w tej wojnie z Turcją, taki pogląd głosił między innymi profesor Cegielski i profesor Łukasz Kądziela, to do tego pierwszego rozbioru by nie doszło. I czy panią to przekonuje, takie gdybanie? Znamy autora tego pomysłu. W pamiętnikach króla jest taki moment, kiedy on to pisze. Pamiętniki były pisane późno, pod koniec życia. Pisze, że zrobił chyba jeden tylko błąd. Wtedy, kiedy Repnin proponował mu wspólne z Rosją pójście przeciwko Turcji i mówił, że za tym pójdą nagrody ze strony Katarzyny, no tego nie mógł być król pewny, bo nie był nawet pewny, czy Repnin to obiecuje w imieniu swojej władczyni, czy sam. Chce go tak omamić. Gdyby wtedy posłuchał, to nie doszłoby do rozbioru, a Polska by ocalała i może jeszcze anektowałaby sobie Mołdawię na przykład. Król to przecież powtórzył przed Sejmem Czteroletnim w swoim projekcie przymierza z Rosją. Ale nie jestem pewna, czy miał rację. On szukał momentów, kiedy stracił szansę. Pani profesor, może zatem pani dostrzega gdzieś indziej ten moment, w którym król mógł podjąć inną decyzję, która by definitywnie odwróciła ten pierwszy rozbiór Polski i do niego by nie doszło? Tak jak myślał sam król, no wskazał tylko ten jeden. Otóż cóż to znaczy w praktyce? To znaczyłoby, że należy
robić rekonfederację antybarską, przeciwstawić się narodowi bez żadnych ze strony Rosji obietnic, bez żadnych koncesji ze strony Rosji. Tu jest ta argumentacja króla i Czartoryskich rozsądna, że naród, który zerwał się do powstania, no, nie otrzymawszy przynajmniej częściowej satysfakcji swoich postulatów, nie pójdzie na tę rekonfederację, nikt nie pójdzie. To jest jedno. A drugie, jeśli widzimy szereg tych rosyjskich dążeń aneksyjnych, to raczej należy sądzić, że Konfederacja Barska była dobrym pretekstem dla Rosji, żeby dokonać tej aneksji, której nie dokonali jako aneksji, która się okazała nierealna jako aneksja jednostronna rosyjska, bo zrażałaby Prusy z rosyjskiego sojusznika, tylko w postaci rozbioru to przyjęto. Część historyków, nieraz polscy historycy tak pisali, że Rosja na tym straciła, bo tylko część polskiej pozostała. Nie sądzę, żeby tak było. Rosjanie lepiej znają interes rosyjski niż my, którzy byśmy im to podpowiadali. Widocznie te dążenia aneksyjne były taką preferencją, jak powiadam, od pół wieku trwały już, że warto było wykorzystać okazję, żeby tę Polskę rozebrać. A kiedy królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu przeszło przez myśl, że karą za tę niesterowalność będzie właśnie rozbiór? Bo to jest wydarzenie bezprecedensowe. On został ostrzeżony wprost. W 71 roku go ostrzegano i potem przez samego Panina. Do końca się łudzono. Do końca się łudził i król, i Czartoryscy. Między innymi dlatego, że to es sei impracticable, jak powiedział Piotr I Fryderykowi, jeszcze pierwszemu, a potem Fryderykowi Wilhelmowi I, gdy proponował na początku XVIII stulecia wspólny rozbiór. Takich rzeczy się nie robi, to jest nie do realizacji i tak dalej. Jednak okazało się, że to jest do realizacji i że cała Europa się z tym bardzo łatwo, bez szemrania godzi. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.